Dzień dobry. Źródłem artykułu jest Microsoft. Artykuł napisał Daniel Górecki. Artykuł pochodzi z 16.01.2024 z 8.08, czyli z dzisiaj. Microsoft Copilot Pro. Microsoft wprowadza płatną wersję funkcji AI dla Windows. Zacznę swoje uwagi wtrącać po przeczytaniu całego artykułu, bo to jest właśnie związane z informatyką, jaką właśnie głoszę na swoim kanale YouTube. Prawie rok od uruchomienia przez Microsoft usługi Bing Chat opartej na technologii ChatGPT, obecnie nazywanej po prostu Copilot, firma ogłasza bardziej zaawansowaną płatną wersję tej funkcji opartej na sztucznej inteligencji. No. Gigant Redmond wprowadza na rynek Copilot Pro z miesięczną subskrypcją wynoszącą $20, która zapewnia użytkownikom dostęp do najnowszych wersji ChatGPT, a także dostęp do Copilot w aplikacjach Microsoft 365 i nowych funkcji. Ponadto aplikacje Copilot i na iOS, Androida są teraz dostępne dla wszystkich po prostu. Czekajcie. Premierze w zeszłym roku. Gigant z Redmond wprowadza na rynek Copilot Pro z miesięczną subskrypcją $20, która zapewnia użytkownikom dostęp do najnowszych funkcji ChatGPT. No coś jest nie tak według mnie. Jak pochwalił się, no tutaj nie będę wypowiadał się, wiceprezes Microsoft, szef Windowsa, firma wprowadza także Copilot GPT z nową funkcją, która... No i patrzcie, i nagle reklamy z AI. Która pozwala dostosować Copilot do określonych tematów, takich jak fitness, podróże, gotowanie i nie tylko. Jak wiemy, użytkownicy nie będą wyszukiwać takich durnych sloganów, tylko podejrzewam, że od razu pójdzie jak wygrać w totolotka, czy jak kopać kryptowalutę za pół darmo. Bo Janusze interesu i biznesu w Polsce się uruchomią momentalnie. Która pozwala dostosować Copilot... A, to już czytałem. Użytkownicy Copilot będą mogli ostatecznie tworzyć własne wersje Copilota GPT. No i tu się zacznie burdel. Nazwa jest z pewnością myląca, ale wydaje się, że jest to wersja Microsoftu samodzielnych GPT od OpenAI. No to już mamy przejebane. Zobaczmy, jak to wygląda. Copilot free. Czyli ten ma być za darmo, ale no to tutaj mamy jakieś podstawowe trzy jakieś tam opcje. Ten jest Copilot Pro za $20, no to już mamy, zobaczcie, troszkę więcej, o, ale już maksymalna za $30 Copilot plus ten, no to już mamy wszystko. Ja nie wiem, kto będzie z tego korzystał. Na pewno ja nie. Microsoft twierdzi, że już teraz użytkownicy Copilot Pro będą mieli dostęp do ChatGPT 4 Turbo w godzinach. O kurde, w godzinach szczytu ostatecznie będą mogli przełączać się między różnymi modelami GPT. Subskrypcja zapewnia także lepsze tworzenie obrazów AI, które będą szybsze i zapewnia wyższą jakość obrazu. Jak można zapewnić wyższą jakość obrazu, jeżeli macie już wyższą jakość obrazu? Nie rozumiem tych tłuków z Ameryki. Opcjonalnym formatowaniem krajobrazowym. Warto również zauważyć, że Copilot Pro kosztuje $20 miesięcznie na użytkownika. Musisz go mieć. Tyle zakupy mango. Co oznacza, że musimy wydać więcej, jeśli wiele osób w gospodarstwie domowym potrzebuje dostępu do usługi.
Przepraszam, ale po prostu powiem wam tak, wydacie więcej niż w kościele w niedzielę na tacę. Dobra, wydaje się, że Microsoft śpieszy się, by zarabiać na kopilocie. No jasne, że tak, bo ludzie to debile, których można orać na pieniądze i to jest prawdą. O, dobra, jedziemy z tym dalej. Zapytania kopilota są... O, zapytania kopilota są drogie zarówno pod względem mocy obliczeniowej, jak i zużycia energii dodatkowej. Microsoft potrzebuje sposobu, aby faktycznie odzyskać część tych kosztów od najbardziej aktywnych użytkowników. Czyli nie dość, że będziecie płacić za używanie kopilota, to jeszcze będziecie orani. Ja pierdolę. Po prostu przepraszam bardzo, ale nie mogę. I tu w tym tekście wychodzi, że statystyczny użytkownik Windowsa będzie totalnym debilem, bo będzie nie dość, że orany, to jeszcze będzie musiał płacić abonament za używanie tego. Ja pierdzielę. Każdy, kto ma inteligencję, powie, że niech się wypchają i tyle. O mordę. Dobrze. Sposób na odzyskanie faktycznie części tych kosztów od najbardziej aktywnych użytkowników 13... musi także zarobić na swojej inwestycji 13 miliardów dolarów w OpenAI, która zapewnia jej co 49% udziału w firmie zajmującej się sztuczną inteligencją i po raz kolejny wzbudza obawy organów regulacyjnych. No, to nie dość, że Microsoft będzie użytkowników rąbał na pieniądze, to jeszcze ma pętlę na szyi już założoną. Biorąc pod uwagę, jak silnie obie firmy są ze sobą powiązane, nic dziwnego, że dyrektor generalny Microsoftu odegrał kluczową rolę w przywróceniu na stanowisko dyrektora generalnego współzałożyciela OpenAI sama po dramatycznej bitwie z zarządem firmy pod koniec zeszłego roku. Tak, bo chodzi o to, że ten koleś ujawnił to, że najnowszy właśnie AI od OpenAI będzie zagrożeniem dla ludzkości i go wtedy wyjebali. No. Już też o tym mówiłem na swoim kanale i ostrzegałem przed tym. Dobra, zresztą czytamy. Microsoft twierdzi też, że kopilot dla Microsoft 365 jest obecnie szeroko dostępny dla małych firm dzięki subskrypcjom, czyli dymaniem na pieniądze. Business Premium, Business Standard, Normal America Technology. Dla idiotów. Ceny nie zmieniły się jednak. Nadal wynoszą $30 miesięcznie. Zobaczcie, przeliczcie sobie. $30 miesięcznie, gdzie statystyczny Polak żyje od pierwszego do pierwszego. Fajnie. Na osobę, z wyjątkiem tego, że teraz można kupić 1 do 299 stanowisk. Przypominamy, że jednak ze względu na unijne przepisy kopilot wciąż jest dostępny w naszym regionie, choć istnieją sposoby, by obejść ograniczenia. No na pewno ktoś to obejdzie. No i dobra, koniec artykułu. I z tego wychodzi po prostu, że użytkownik 1 będzie dymany na pieniądze, 2 będzie mógł wpisywać pewnie frazy do kopilota, które będą uważane za bezpieczne przez Microsoft, 3 będzie orany jeszcze na subskrypcję i 4 będzie miał gówno do powiedzenia. Powiem wam tak, spróbujcie wyłączyć kopilota w Windowsie 11, albo jak niektórzy twierdzą,
To powiem wam tak, na własnym doświadczeniu wiem, że wyłączenie Microsoft Defender w Windowsie powoduje zgłupienie całego systemu i jego anihilację. Wiem, bo to zrobiłem i Windows, jak jeszcze miałem 10, posypał mi się całkowicie. No. Więc naprawdę jest grubo, jest mega grubo i każdy, kto ma inteligencję na poziomie 160 i więcej, od razu zrozumie, że to jest jeden wielki bubel, ta sztuczna inteligencja. Jest to maszynka do zarabiania pieniędzy, a kretyni i idioci zawsze się znajdą, którzy będą się podniecali tym. Pozdrawiam serdecznie.